Witam serdecznie w portalu prawy.pl. Dzisiaj z dr Martą Cywińską przyjrzymy się bliżej prostocie dziewczęcości, wierności wierze, tradycji, ale także głębi duchowości błogosławionej Karoliny Kuskówny. Cieszę się, że o tak pięknej postaci możemy dzisiaj mówić. Nim przybliżymy portret tej niezwykłej dziewczyny, chciałabym chyba już z racji wieku odwołać się do takiego zdarzenia, które sprawiło, że zaczęłam się bliżej interesować tą postacią. To było strasznie dawno temu, bo byłam uczennicą 6 klasy podówczas. Lekcje religii prowadziła u nas siostra Maria Wodnicka, która miała nie dość, że niesamowity dar pedagogiczny, dar wychowawczy, to fantastycznie opowiadała o żywotach świętych, błogosławionych i postaci niezwykłych. Nie ma czegoś takiego jak spotkania przypadkowe. Siostrę Marię spotkałam powielokroć w życiu w różnych miejscach oddalonych geograficznie i to zupełnie nagle. Niekoniecznie były to tylko dworce. Cieszę się, że siostra Maria jest siostrą odnalezioną. Teraz pomaga i roztacza duchowe ciepło w Grodnie. No ale wróćmy do meritum. Pamiętam doskonale jak dziś tą lekcję religii, kiedy siostra powiedziała, że powie nam o tak niezwykłej dziewczynie, że gdybyśmy żyły w tamtych czasach, to ona na pewno byłaby naszą przyjaciółką, naszą powierniczką. I to był ten okres, kiedy budzą się takie pierwsze pragnienia o wielkiej przyjaźni, jeszcze nie o miłości, o wielkiej przyjaźni, to przyjaźni dziewczęcej. Więc każda z nas na tej lekcji religii, bo siostra miała też to niesamowity dar prowadzenia zajęć dla dziewcząt oddzielnie i zajęć dla chłopaków. Po czym część zajęć z religii była częścią wspólną i to była część dialogowana, więc myślę, że jak na tamte czasy to było niesamowicie odważne i nowatorskie. No ale wróćmy do Karoliny Kuskówny. Pamiętam, że siostra powiedziała nam, że Karolina była taką najzwyczajniejszą dziewczyną. I w pewnym momencie, kiedy już po któryś raz czytałam żywot Karoliny, pomyślałam, dlaczego siostra jako pierwszą informację podała nam informację o zwyczajności? Przecież zwyczajność nie jest dla młodej osoby paradoksalnie czymś atrakcyjnym. My potrzebujemy ekscytacji, postaci niezwykłych. Tak? A tutaj opowieść o zwyczajnej dziewczynie, wiejskiej dziewczynie z ślicznym warkoczykiem, z niebem, który odbija się w oczach. I co się okazuje, że ta zwyczajna dziewczyna była zupełnie niezwyczajna? Po pierwsze, tak jak mówiłam, siostra Maria była świetnym i jest świetnym pedagogiem. Możemy powiedzieć, że Karolina Kuskówna była świetnym, młodocianym pedagogiem. Skoro potrafiła zająć się młodszym rodzeństwem, a przypomnijmy, że była czwartą z 11 dzieci w swojej rodzinie. Ona nie tylko potrafiła przewinąć i nakarmić, ale potrafiła i zaśpiewać, potrafiła i opowiedzieć. A dzieciaki z okolicy chętnie przychodziły po prostu Karoliny posłuchać, dlatego że ona miała fantastyczny sposób nauczania religii. No tak, powiemy, młoda dziewczyna bez przygotowywania, bez studiów. Ona siadała sobie na kocyku pod gruszą i opowiadała o różnych niezwykłych postaciach, niezwykłych, zwykłych. I dzieciaki przychodziły i słuchały tego z otwartą buzią. Więc takie lekcje katechizmu i takie lekcje religii prowadzone przez młodą dziewczynę, myślę, że były niezwykłe. Tym bardziej do nich trafiały, że Karolina jako również młoda dziewczyna, tak jak one, posługiwała się zapewne tym samym językiem i ta sama płaszczyzna porozumienia była. Więc one nie miały problemu, żeby zrozumieć, co ona mówi. To prawda. A myślę, że mogłaby w tym sensie być wzorem dla współczesnych pedagogów,
którzy najczęściej są przeintelektualizowani, którzy próbują mówić do dzieci językiem książkowym, nieadekwatnym, ex-katedra. Natomiast Karolina poprzez takie nauczanie, powiedziałabym w cudzysłowie, zwyczajne, prowadziła też działalność dobroczynną, duchową. Co to znaczy? Przekazywała wartości, skoro sama nie miała materialnie czegoś, czym mogłaby się szczególnie podzielić. A może jednak, przypomnijmy, że jej wuj był właścicielem, powiedziałabym, potężnej biblioteki domowej i w porozumieniu z Karoliną prowadził tą bibliotekę jako otwartą dla okolicznej ludności. Czyli ona była nie tylko taką mamą przybraną dla tych młodszych dzieciaków z okolicy, nie tylko przybraną siostrą, ale była też jako młoda dziewczyna taką przykładną panią bibliotekarką, która i doradziła wiersz odpowiedni, i opowieść, i przypomniała, czym się zasłużył w życiu społecznym dany pisarz. Czyli była też prototypem, jeżeli tak możemy brzydko powiedzieć, trochę wolontariuszki, która, jeżeli dzieci chciały coś przeczytać, to nie były to godziny otwarcia biblioteki od do, a w sezonie letnim jeszcze mniej, tylko ona spieszyła z pomocą w wyborze w każdej chwili. Poza tym Karolina była osobą niesamowicie uduchowioną. Ona bardzo mocno udzielała się w parafii, bardzo mocno udzielała się w modlitwie wspólnotowej. Tak, tak. I to, i to też oddziaływało na te dzieci bardzo mocno, bo co innego jest, jeżeli ktoś zupełnie przypadkowy, kto przeczytał jakąś książkę, nawet jeżeli przeczytał Biblię, a nie jest człowiekiem modlitwy, on nie przekaże tych treści tak, jak zrobi to osoba uduchowiona, głębokiej wiary i głębokiej modlitwy. Tak, tak, to prawda. Myślę, że Karolina miała też niesamowity dar modlitwy czynem, bo wiadomo, są ludzie, którzy są predestynowani do modlitwy poprzez słowo bardziej, niektórzy do modlitwy poprzez pielgrzymowanie, natomiast Karolina była, nazwijmy to, dostępna na miejscu, tak? Czyli również dziewczęta z okolicy, które borykały się z różnymi problemami rodzinnymi, które przeżywały pierwsze fascynacje, szły do Karoliny, żeby po prostu z nią poprzebywać. Ja myślę, że to jest też niesamowite, wręcz wzorcowe zjawisko, którego nie ma w naszych czasach. Radość współprzebywania, tak? Która nie polega koniecznie na rozmowie intelektualnej, tak? Która nie polega na prześcigiwaniu się, kto co wie. Ona w ogóle nie musi polegać na rozmowie, wystarczy tylko być. Nie musi, dokładnie. I ja widzę pewną analogię między rodziną Karoliny, a rodziną, którą kiedyś jako mała dziewczynka poznałam na Lubelszczyźnie. Poznałam rodzinę właśnie, gdzie było 11 dzieci. To się wydaje wręcz nieprawdopodobne i z tymi dziećmi bawiłam się też na podwórku. Natomiast te dzieci, które znałam, były bardzo samotne, ponieważ mama wskutek, że tak powiem, choroby duszy nie była w stanie tymi dziećmi się zająć, a starsze rodzeństwo nie było przygotowane do zajmowania się młodszym. Natomiast w rodzinie Karoliny było inaczej. Te dzieci, nawet jeżeli był trudny okres, jeżeli było mniej do jedzenia, one czuły się wzajemnie przygotowane i zadbane. Więc jeżeli droga Karoliny zaczęła się w jakimś momencie, to nie było w momencie tego, co się wydarzy, o czym jeszcze powiemy, natomiast to się zaczęło dziać w bardzo wczesnym dzieciństwie. Karolina była przygotowywana mniej lub bardziej świadomie przez rodzinę do pewnej misji. Tak, i tutaj pojawia się kwestia, myślę, że mało razy poruszana. W zasadzie nie spotkałam się chyba z tym, żeby ktokolwiek poruszył ją. A mianowicie spojrzenie Karoliny na drugiego człowieka w tej dramatycznej chwili, kiedy dopadł ją żołnierz, wyciągnął z domu i zaciągnął do lasu. Co w
wtedy musiało się dziać w tej dziewczynie? Czy to był jedynie lęk o siebie, czy to był też lęk o duszę tego człowieka? Ja myślę, że i o siebie, ale nie w tej kolejności, i o duszę, ale jednocześnie zwróćmy uwagę. Ona broniła się tak dzielnie. Ona się broniła nie tylko jako kobieta. Ja bym powiedziała, że ona się broniła też ideologicznie. Dlatego, że to był prymitywny, ruski żołdak, pozbawiony ludzkich uczuć. Ja myślę, że w takiej sytuacji zwierzę miałoby więcej ludzkich uczuć niż ten człowiek. Ona się broniła bardzo dzielnie, na pewno wołała o pomoc, ale jednocześnie nie była bierna. I zwróćmy uwagę na dramatyczny aspekt kolejnych dni po wydarzeniu. Ją znaleziono dopiero po kilku dniach. Wszyscy jej szukali, okoliczni ludzie szukali jej, przypuszczali, że musiało się wydarzyć coś złego, ponieważ ona była zawsze w bliskiej obecności domu. Ona była jakby nierozerwalnie związana z istotą domu. Tak? To było miejsce jej miłości, jej oddania, a tutaj znika młoda dziewczyna. Teraz, jeżeli znika młoda dziewczyna, to zajmują się tym media. Natomiast kiedyś, jeżeli zniknęła młoda dziewczyna, to zajmowali się tylko sąsiedzi, tylko ludzie, lokalna społeczność. Dokładnie. Ale więź między ludźmi była taka, że ci ludzie nie zaniechywali poszukiwań wieczorem. Szukali do skutku. Do skutku. Po błocie, po bagnach, po bezdrożach. Przetrząsywali każde miejsce, bo czuli się odpowiedzialni. Paradoksalnie, oni się czuli jakoś odpowiedzialni za jej zniknięcie. Chociaż fizycznie do tego się nie przyłożyli. Natomiast co się dzieje teraz? Znika młoda dziewczyna i wszyscy analizują jej los na Facebooku, tak, na YouTubie, w komentarzach. Natomiast fizycznie, gdyby zostali poproszeni o to, żeby pójść i jej szukać w jakimś sensie, tak, czy metaforycznym, czy nie, to nie ruszyliby czterech liter z domu, tak, bo musieliby patrzeć przez okienko judaszowe internetu. Natomiast na szczęście, powiedziałabym paradoksalnie, dla Karoliny, ta ofiara, którą poniosła ze swojego życia, nie była ofiarą bez sensu. To jest niesamowity przykład, moim zdaniem, dla wielu młodych dziewcząt. Ja nie mówię, żeby wszystkie młode dziewczyny w sytuacji zagrożenia automatycznie oddawały życie. Nie chodzi mi o ten schemat. Tylko o świadomość, że jeżeli młoda dziewczyna, a w domyśle i dojrzała kobieta też, ma bronić swojej godności, to niech to się dzieje do krwi ostatniej. Tak? W dzisiejszych czasach kobiety mają bardzo niskie poczucie swojej wartości. To wynika też z tego, że jesteśmy zasypywane informacjami, mamy być nieśmiertelne, proporcjonalne i głupie najczęściej. Tak? Ale to nie tylko z tego wynika. To wynika też z tego, że my jesteśmy przyzwyczajane, w tej chwili to już od najmłodszych lat, do tego, że jesteśmy źle traktowane przez mężczyzn. To niestety, no tak, to tak. Niestety widać w szkołach, w relacjach między chłopcami a dziewczynkami. To się niesamowicie wybija w tej chwili. I zresztą pojęcie godności współcześnie, godności kobiety zostało w wielu przypadkach niesamowicie wymazane. Ta granica została tak przesunięta daleko, że w zasadzie trudno sobie to nawet wyobrazić. I dodajmy, dramat Karoliny był w pewnym sensie zapowiedzią dramatu współczesnych kobiet. Tak, tylko że wydaje mi się, że Karolina sobie zdawała sprawę z wymiaru grzechu. Z wymiaru grzechu, który popełnia ten człowiek. Współcześnie ten wymiar grzechu został sprowadzony w zasadzie do nicości. On nie istnieje. Bo tak jest wygodniej. Jest powiedzieć, mamy takie czasy. Czego nie powiedziałaby Karolina, tak? Nie uzasadniałaby zapewne wymiarem czasów, ponieważ miała tak jasno ustawiony kręgosłup moralny, że to było bezwarunkowe.
ja nie wiem, może to jest trochę paradoks, jakbyśmy zestawiły postać Karoliny z postacią Danusi Siedzikówny, ale to jest ta sama niezłomność ducha, prawda? Więc chyba młodym dziewczętom, powiedziałabym, braknie odwagi w zgłębianiu wzorców, tak? Może czas płynie inaczej młodym dziewczętom teraz, tak? Może ta ulotność chwili jest w ich świadomości jakąś nieśmiertelnością, ale bez takich wzorców jak Danusia, jak Karolina, jak inne bezimienne, tak? Bo są przecież przypadki, o których my nie wiemy, tak? Za 100, za 200 lat może pewne historie okażą się dopiero na świetle dziennym i autentyczne. Jeżeli nie będziemy przypominać takich historii, to będziemy szkodzić młodym dziewczynom, moim zdaniem. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.